Są takie rzeczy, których uczymy się w dzieciństwie, ale nie rozumiemy. Są na przykład takie jakieś stwierdzenia mądrości wypowiadane przez rodziców, które człowiekowi zapadają w pamięć, choć właśnie jeszcze niezrozumiane, i przypominamy je sobie gdzieś po latach, czasami dopiero wtedy, kiedy rodzice już dawno nie żyją, i dochodzimy do tego przekonania: tak, miała rację mama, tak, tata, rzeczywiście była mądrość w tych jego słowach. Jest trochę takich rzeczy, których uczymy się na przykład w szkole, uczymy się na pamięć i nie rozumiemy, a dopiero po jakimś czasie okazuje się, że tak, to jest prawda, to rzeczywiście działa, to pasuje do całokształtu wiedzy, którą zdobywam. Jest tak na przykład z przykazaniami Bożymi, których uczymy się w dzieciństwie, nie bardzo je rozumiejąc, czasami nie wiedząc, co oznaczają nawet niektóre słowa. I dopiero stopniowo w życiu uczymy się ich mądrości, uczymy się je wypełniać, uczymy się widzieć ducha, głębię tych Bożych przykazań. Przynajmniej powinniśmy się tak uczyć. Dochodzimy do wniosku, jeśli podejmujemy ten wysiłek, że jest wielka mądrość w tych Bożych przykazaniach, choć czasem mogą się wydawać no właśnie jakieś niezrozumiałe, jakieś enigmatyczne, jakieś takie bardzo teoretyczne. Okazuje się z czasem w praktyce życia, okazuje się z perspektywy lat, że tak, warto było nauczyć się ich na pamięć, powtarzać codziennie w pacierzu, tak, żeby one stały się jakąś częścią mojego sposobu myślenia, żeby przypomniały się właśnie wtedy, kiedy potrzeba, właśnie może w jakimś krytycznym momencie, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję ważącą na całym życiu. Są takie rzeczy, których uczymy się, a dopiero po długim czasie je rozumiemy. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedział do świętego Piotra: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem będziesz to wiedział. Mówił to przede wszystkim o tym geście obmycia nóg, kiedy Piotr nie chciał się na to zgodzić. Ale myślę, że możemy rozszerzyć znaczenie tego zdania. To, czego ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Tego wszystkiego, w czym uczestniczysz, i tego, co się dzieje na ostatniej wieczerzy, i tego, co już za chwilę przed tobą, jeszcze bardziej nie będziesz tego rozumiał. Piotr stopniowo później, spotykając się ze zmartwychwstałym, później przyjmując też, niosąc ten krzyż wyznaczony przez Jezusa, krzyż prowadzenia całego Kościoła, stopniowo uczył się rozumieć, a może nawet nie tyle rozumieć, co przeżywać, co żyć tym duchem Jezusa. I tak właśnie jest z krzyżem. Mamy się go uczyć. Dzisiaj będziemy ten krzyż całować. Dzisiaj słuchamy o męce Chrystusa. Możemy się jakoś oswoić z tym krzyżem. Przyzwyczailiśmy się do jego widoku, ale nie rozumiemy. Dopiero później będziesz to wiedział, powie Pan Jezus. Mamy postąpić z tym tak, jak właśnie z tymi różnymi rzeczami, których uczymy się w dzieciństwie,
i mają po prostu zapaść w pamięć, ale jest wciąż ta świadomość, że nie rozumiemy. Może to właśnie dlatego krzyż przez ostatnie 2 tygodnie w Kościele jest zakryty, żeby nam przypomnieć, że tak naprawdę nie rozumiemy i nie musimy rozumieć. Choć w tak wielu miejscach Pan Jezus podkreślał to, jak bardzo Mu zależało na tym, żeby Jego uczniowie rozumieli, żeby nie byli bezmyślni. Ale jednak są takie rzeczy, które tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. I trzeba nam dzisiaj wpatrzeć się w ten krzyż, który zostanie odsłonięty, ale chyba tylko odrobinę odsłonięty, bo pozostanie dla nas nadal tajemnicą. I trzeba zgodzić się, trzeba zaufać, zgodzić się przyjąć taką postawę, jak mieli Izraelici, kiedy w czasie wędrówki z Egiptu Mojżesz kazał im patrzeć na miedzianego węża. To absurdalne, bezsensowne, że akurat na węża mieli patrzeć. To było ostatnie, na co mieli ochotę, bo było to wtedy, kiedy na tego węża miał patrzeć ktoś, kto został właśnie ukąszony przez węża, bardzo boleśnie i śmiertelnie. To niezwykły paradoks, że właśnie tego symbolu użył Pan Bóg przez Mojżesza, żeby Izraelitów ocalać. I ten, kto spojrzał na węża, pozostawał przy życiu. Nie chciał patrzeć. Nie chciał, bo to było coś właśnie, czego się bał, co było przyczyną jego cierpienia. A Mojżesz kazał patrzeć na tego węża i rzeczywiście, pisze autor Księgi Liczb, ten, kto popatrzył, został ocalony. Nie rozumiemy tego i może nie zrozumiemy. Można tutaj w różny sposób różne teorie snuć i może trzeba, i teologowie starają się to jakoś wyjaśnić. Chociażby w taki sposób, że to, co stało się źródłem naszego grzechu, naszego upadku i źródłem naszego cierpienia, zostało przez Chrystusa, razem z Chrystusem przybite do krzyża, a więc pokonane. Ale co tak naprawdę to stwierdzenie oznacza, może pozostać dla nas jakąś po prostu sekwencją religijną, jedną z tych, których mamy się nauczyć. Kiedy więc będziesz to wiedział? Kiedy to zrozumiemy? Nie wiem. Dzisiaj Jezus nas zaprasza: patrz na krzyż, patrz na mnie ukrzyżowanego, wpatruj się, niech ten mój obraz wryje się w Twoją pamięć. A w tym momencie, który będzie potrzebny, może będzie to moment cierpienia, może to będzie moment śmierci, kiedy krzyż stanie się tą deską ratunku, kiedy stanie się bramą do nieba. Może w jakimś momencie opuszczenia, kiedy przypomnę sobie, że i Jezus na krzyżu był opuszczony. Może w momencie, kiedy poczuję się wręcz opuszczony przez Boga, przypomnę sobie, że Jezus wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Może w przypadku każdego z nas to będzie inny moment, ale dzisiaj jest ta lekcja, której nie wolno nam przegapić. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, żeby patrzeć na krzyż.
Patrzmy więc i niech wryje się w naszą pamięć, wryje się w naszą świadomość, niech stanie się częścią naszego życia.